Nie tylko sztuka filmowa jest bliska Jerzemu Skolimowskiemu. Reżyser, scenarzysta i aktor jest również uznanym malarzem i grafikiem. W Suwalskim Centrum Sztuki Współczesnej odbył się wernisaż prac Skolimowskiego z udziałem artysty. Przyciągnął tłum odwiedzających. Na ekspozycji prezentowanych jest około 20 grafik i dwa wielkoformatowe obrazy akrylowe. Niektóre z prezentowanych dzieł są zaledwie fragmentami olbrzymich płótn, które z racji swych gabarytów nie miały szansy znaleźć się na ścianach CSW. To są motywy, które znajdują się na moich bardzo dużych płótnach. Na przykład tutaj te cztery zgrupowane razem z sobą to są fragmenty dużego obrazu o formacie chyba 2 na 4,5 metra. Który nazywa się Burza. A ponieważ tam jest bardzo dużo takich dosyć interesujących szczegółów, udało mi się wybrać kilka z nich i zaprezentować je właśnie w formie grafik. Część prezentowanych na ekspozycji prac zaskakuje swoistą oszczędnością wyrazu, ale nie surowością. Skolimowski niewątpliwie w pracach plastycznych pozostawia odbiorcy ogromne pole do interpretacyjnego popisu. Prace ograniczone fizyczną płaszczyzną płótna czy papieru zdają się mieć trzeci wymiar. Budzą wyobraźnię i angażują świadomość odbiorcy w osobistą relację. Skłaniają do indywidualnej, a nawet bardzo osobistej dygresji. No, przypuszczam, że może to mieć właśnie taki skutek. Nigdy nie jestem dosłowny czy jednoznaczny, bo to byłoby dosyć ubogie. Więc mam nadzieję, że te różne moje sugestie, które zawarte są w tym, co tworzę, mogą dać materiał do jakichś przemyśleń. Patrząc na dzieła Jerzego Skolimowskiego, mamy nieodparte wrażenie swoistej przypadkowości, współistniejącej ze starannie wyważoną harmonią. Jak autor godzi tę żywiołowość z równowagą, kiedy uznaje pracę za pełną, za ukończoną? To jest najtrudniejszy moment, żeby uznać, że już dość. No to trzeba mieć jakiegoś anioła stróża, który powstrzyma rękę jeszcze zawczasu, zanim się zrobi o ten jeden gest czy ruch pędzlem za dużo. Bardzo pochlebną recenzję prezentowanych w CSW prac wypowiedział obecny na wernisażu Andrzej Strumiło. Jak powiedział stary Strzemiński, wszystko co dotyczy oka i świadomości człowieka jest wspólne i ja się nie dziwię, że pan się podjął działań w dziedzinie malarstwa i grafiki. To znakomite uzupełnienie pana osobowości i świadczy o wielkiej wrażliwości pana. O czymś, z czego sam zazdroszczę, nawet powiem, mianowicie pięknego sterowania przypadkiem i wykorzystania tego przypadku. To, co jest akademickie i nauczone, i sztywne, i powtarzalne, nie jest tak cenne jak to, co odkryjemy po raz pierwszy dzięki swojej wrażliwości i swoim wewnętrznym instrumentom, trudnym nawet do określenia i nazwania. Więc pan Skolimowski dysponuje taką szczególną wrażliwością trafnego określenia przypadku i wprzęgnięcia go w swoją wizję, uzupełnienia tym swojej wizji w sposób bardzo, bardzo piękny i skuteczny. Także gratuluję warsztatu osiągnięć twórczych. Cieszę się, że pan tutaj jest. Tworząc, Jerzy Skolimowski sięga nie tylko po rozmaite techniki, ale również posługuje się różnymi narzędziami. Czasami są one dość zaskakujące. Najrzadziej używam pędzla. Nawet się go trochę wstydzę, ponieważ jak obserwuję malarstwo innych wielkich moich kolegów, to zawsze szukam dotknięcia pędzla, gdzie jest ślad, jak uderzył tym w
włosiem umoczonym w farbie i co z nim zrobił. Ja się trochę krępuję używania pędzla, ponieważ jestem właściwie malarzem amatorem. Nigdy nie przeszedłem przez żadne studia ani nauki. Wobec tego prawdopodobnie nie umiałbym operować pędzlem tak dobrze, jakbym chciał. Dlatego chwytam się różnych rzeczy. Najbardziej mi pasuje w ręku taka płaska, długa linijka, którą się zwykle miesza w farbę, w kuble. Z nią można zrobić naprawdę niesłychane rzeczy. Tutaj to jest właściwie, tak, to jest użyte, no właśnie ten instrument oraz, aż wstyd się przyznać, bo to chyba żaden inny malarz nie użył tego, mianowicie szlifierka. Po prostu wydawało mi się, że te plamy, które są tutaj dosyć ładnie rozmieszczone, może są za estetyczne, że trzeba je trochę zburzyć, zniszczyć jakoś. No i wziąłem taką szlifierkę i tu w kilku miejscach poharatałem ten obraz. Mnie się to podoba, nie wiem jak Państwu. Choć sztuki plastyczne, jak twierdzi Skolimowski, są mu znacznie bliższe niż film, wciąż pozostaje aktywny na polu twórczości audiowizualnej. Do współpracy w swym ostatnim pełnometrażowym filmie 11 minut z 2015 roku zaprosił Tomasza Organka. W ścieżce dźwiękowej znalazły się jego dwa utwory. Ta współpraca zaowocowała w późniejszym czasie jeszcze jedną produkcją. Skolimowski ma na swym koncie wideoklip do utworu Tomasza Organka, jest reżyserem i scenarzystą teledysku Czarna Madonna. Jak układała się współpraca z bijącym dzisiaj rekordy popularności muzykiem i wokalistą Tomaszem Organkiem? Też świetnie, też nakręciliśmy to w ciągu paru godzin bez żadnych problemów. Wszystko znakomicie poszło. Tomasz Organek podziela opinię Skolimowskiego. Jak przebiegała praca nad teledyskiem, który przez kilka minut utrzymany jest dosłownie w jednym kadrze? Wspaniale, bo współpraca polegała na dialogu, na rozmowie. My dochodziliśmy do tych rozwiązań przez nawet tygodnie, powiedziałbym, bo ten pomysł ewoluował. Najpierw pomyśleliśmy sobie, kto mógłby zagrać to, udźwignąć rolę Czarnej Madonny. Dotarło do nas, że to mogła być tylko i wyłącznie Kora. Kora na szczęście się zgodziła. Ale oczywiście byliśmy już posłowie z panem Jerzym. Pan Jerzy się zgodził i wtedy łatwiej było jakby zjednać korę, opowiedzieć o całym pomyśle na ten klip. Ale wszyscy jakby nie do końca, bo to było bardzo nieuchwytne. My wszyscy chodziliśmy wokół tego i sami nie wiedzieliśmy, co z tego wyjdzie. I nikt nie był pewien efektu i tak dalej, ale kiedy zaczęliśmy już nad tym pracować, mówię o tym dniu, w którym był plan zdjęciowy, to po przybyciu, po zobaczeniu całego ogromu tych przygotowań i w ogóle tej całej aury, która się roztoczyła nad Korą, bo ona miała tę piękną taką tą dekorację na głowie i tak dalej. I jak to zobaczyłem po raz pierwszy w kamerze, ten ruch tej kamery, który jechał na Korę, to już wiedzieliśmy, że to wyjdzie. Tylko tak jak mówiłem dzisiaj podczas spotkania, największą sztuką było wytrzymać te 5 minut, wytrzymać całą postacią, całym swoim charakterem, całą postacią, utrzymać całą długość trwania tej piosenki. Oczywiście Kora to zrobiła, tak jak powiedziałem na spotkaniu, nie dlatego, że jest wybitną aktorką, być może też jest, a jest, bo widziałem film, ale przede wszystkim jest wybitną postacią i dzięki swojemu charakterowi, dzięki temu, że ona jest Czarną Madonną, ona to wytrzymała i to wszystko się udało. Zdaniem Tomasza Organka nie sposób przewidzieć, czy dotychczasowa współpraca znajdzie rozwinięcie w kolejnych realizacjach. To nie jest oczywiście obliczone na jakąś stałą współpracę, bo każdy projekt jest zupełnie różny i dobiera się podprojekt ludzi, postaci, artystów, więc trudno jej powiedzieć.
Na pewno to był początek pięknej znajomości. Zobaczymy, co z tego dalej wyniknie. 23 lipca na naszej antenie pokażemy spotkanie Jerzego Skolimowskiego i Tamasza Organka, zarejestrowane w suwalskim Cinema Lumière. Bohaterowie piątkowego wieczoru opowiedzieli w nim znacznie szerzej o swojej współpracy, ale były też niespodzianki. O matko, gdzie był syn? Co tak długo ręce? Oj, synku, coś w piecu palił, co? Koszula i spodnie nowe w proch. Coś w piecu palił, co? Coś ty, synku, zrobił, co? O ile po Organku można było spodziewać się krótkiego recitalu, o tyle Jerzy Skolimowski zaskoczył nas nieujawnionym dotąd talentem. Sometime I wanna shake you till you cry, but it's all right.